jedziemy, jedziemy. Ja tak widzę, tak czarne. Myślę, co to mogło być? Ja najpierw się skumałem. Kochani, dzisiaj zaczynamy dzień z Austrii. Spaliśmy tutaj. Spróbuję pokazać, gdzie mniej więcej byliśmy. I lecimy dalej w naszą podróż. Wielu z Was na pewno się domyśla, gdzie jedziemy. I tak, macie rację, jest to Chorwacja. Zapraszamy do oglądania. To jest ten parking, na którym stoimy. A tu jest obok hotel. Tutaj taki traktorek i za darmo kibelek. Hallo, hier ist besetzt. Tür zu, es zieht. Also sowas. Also, wenn ich Zuschauer brauche, dann sage ich Bescheid. Also, so eine Unverschämtheit. Naszego miejsca docelowego zostało nam 4 godziny 56 minut 482 km. Oczywiście jest to czas przybliżony, na pewno będzie on inny. Coś jeszcze? Mieliśmy ciężką nockę dzisiaj. Ja się śmiałem wczoraj wieczorem, jak się kładliśmy, była jedna rajka wolna obok nas i mówiłem do Nikoli jeszcze, żeby się tylko modliła, żeby lodówka koło nas nie stanęła, nie? 20 minut później co parkuje? Lodówka. Napierdzielała całą noc. Ja powiem, że byłam tak zmęczona, że spałam, w ogóle nic nie słyszałam. Mi to akurat nie przeszkadzało. Ja też nic nie słyszałam. Ja też nie. Okej. Troszkę, ale naprawdę było bardzo głośno, ale mówię, zmęczenie wzięło swoje, a my tutaj podziwiamy te piękne widoczki, naprawdę jest mega, mega, mega ładnie tutaj. Idziemy, jest, patrzymy właśnie, jak ogrodnik ma dużo pracy. Wszystko tak ładnie, równiutko tutaj poucinane. Już, tak już kilometrami się ciągnie. Kochani, robimy sobie challenge, bo tak się jedziemy i się nam trochę nudzi. I postanowiliśmy, że zrobimy challenge. Będziemy zgadywali, jaki samochód nas wyprzedza, z jakiego kraju, bo oczywiście co chwilę nas wyprzedzają jakieś samochody. Kto to? Austria. A, widziałeś, musisz szybciej mówić. Dobra, czekaj. Jedzie. Na co stawiacie? Ja Austria. Polska. Austria. Austria. O, dobra, Krzysztof wygrał, da się 2 punkty. Nic nie jedzie teraz. To challenge. Bo ja za pół godziny się widzimy. Czechy, Słowacja, Polska i Austria. 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 Czechy. Polska. A, Czechy! Polska. O, Polska. Widziałeś? Polska. Teraz? Co jedzie? Austria. Niemcy. O, Niemcy. Niemcy. Jedzie coś? Jedzie coś. No nie teraz podglądaj. Austria. Czechy. Polska. Niemcy. Austria. Polska. Nie, Austria. Austria. Jedzie coś? Coś tam jedzie, kawałek z nami. Jedzie coś, ja mówię Niemcy teraz. Austria. Niemcy, zgadzam. Das Auto to muszą być Niemcy. Skoda to Czechy. Jedzie coś. Jedzie, Niemcy. Polska. Austria. Niemcy. Aaaa. I Polska. Nie,
naprawdę Niemcy. Polska? Niemcy. No Niemcy. To też Niemcy. Ale dużo tutaj niemieckich, co? No, blisko Niemiec jesteśmy. Kiedy to? Co jest? Polska! Austria. Polska. Niemcy. Austria. Austria. A to za mały był teraz na Polskę. Też Austria. Podglądasz? Nie. Nie, nie, nie. Ja nie widzę. Słowacja. Danmark. Dania. Jeszcze nie widzieliśmy Danii. Nie, Danii jeszcze nie było. Jedzie coś? Nie. Nie jedzie jakiś. Japan. Ładny czy nie? Nie, Dacia. Dacia? To Austria. Czechy. No, Czechy. Czechy. Jak? Co było? Czechy. Czechy! Jedzie teraz jakiś Hyundai chyba. Hyundai? Nie, Ford. Ford. Austria. Polska. Austria. Jest Austria. Austria. Polacy nie by nie jechali. Nie ma teraz nic, ty. Niemcy. Niemcy. Niemcy, bo widziałeś. Holandia. Widziałeś? I... Ale oszukujesz. I Austria. Nie, Niemcy. Polska. Niemcy. Oszukujesz. Nie, nie. Co, powiedz, jaki samochód jedzie, o. Dobra, będę mówić, jaki samochód jedzie. Jedzie coś? Za chwilę. Jedzie Volkswagen. Volkswagen, Niemcy. Nie, to nie Volkswagen. Austria. O, to Toyota. Ja nie widzę tak z daleka, jak się. Dobra, Danie. Volvo jedzie. Volvo? Szwecja by była, ale nie ma tutaj. Norwegia. Czechy. Czechy. Ford. Ford. Austria. Czy Peugeot? Polska! Polska jedzie. Też Polska chyba teraz. Nie, nie, Niemcy. Niemcy. Austria, Austria. No i właśnie, kto wygrał? Nie, Polska jedzie. Ja. Nie jedzie Polska? Nie, Austria. Nie, Austria. No i tak właśnie nie sobie... Nie Polska jedzie. Warszawa. Toyota. I Niemcy. I tak sobie właśnie umilamy i Niemcy tą długą Austrię drogę. No i tak cztery rejestracje, są tylko Czechy, Słowacja, Polska i Niemcy. Nic więcej nie jedzie. No czasami, no to pierwszy raz widzieliśmy. Dobra, my lecimy. No i Holandię w sumie pierwszy raz widzieliśmy. No. Dobra, my lecimy dalej. Kilometr do granicy słoweńskiej. Jesteśmy przy granicy. Kolejne państwo za nami i kolejne przed nami. Mijamy właśnie Austrię i wjeżdżamy do Słowenii. Słowenii. A gdzie jest szczęście? Jeszcze tylko 341 km do celu. Tak wygląda granica. My mamy już winietkę kupioną. Koparki, zobacz, koparki. Oczywiście Krzysztof koparki, jego życie. My już mamy winietę kupioną, ja kupiłam przez internet. Kupiliśmy na miesiąc, na 30 dni i kosztuje to 32 euro. Można też kupić na 7 dni. Na 7 dni kosztuje 16 euro. Ja mam tylko 5. To samo wychodzi. Tak, to znaczy no, to masz na cały miesiąc, nie? A tam miałeś na... No i tak wykorzystamy tej z powrotem. To lepiej zaraz za jednym razem kupić tej z powrotem na cały miesiąc niż po kolei. Więc lecimy. I tyle granic. Ale też jest fajnie zrobione, że możesz od razu sobie tam winietę kupić, nie? Tam? Można było? Tak, tam było na tym przejściu. Burek, pizza, niam, niam. Burek, pizza. I jeszcze poczekamy, jest godzina... O, znowu nam wyświetliło. Jakie maksymalne są prędkości? 130 na godzinę. Chciałeś przeczytać, czy widziałeś już? Nie, widziałem, z przyczepą 130 może jest. Co? I mamy tutaj jeszcze, strasznie słabo pokazuje, 340 km. 9 km korek, zobacz, do naszego. Pokazuje 9 km. Poczekaj, bo mi nie chce załapać.
pokazywało nam na mapach, że jest niestety korek, są roboty drogowe i będziemy w tym korku stali około... Wy nie widzicie, ja widzę 44 minuty. 44 już wchodzi. Tak. Okay. Jest dużo chętnych. Na korek. Na słońce. Na piękną pogodę. Podróżników. Dobra, lecimy dalej. Podjeżdżają w ogóle to, żeby kosić, sadzić, nie? Dlatego tylko trawa rośnie, ale muszą tu trawę też jakoś skosić. Tam widziałeś, że było siano skoszone. No i mamy korek. Ile koni będzie sobie? 41. Wykazuje, że... Nie, właśnie już zmniejszyło się już. Gdzie my to jesteś? Tu 35 tylko. 35 tylko. Dobra, rada. Plantacja chmielu. A tutaj czego? A tutaj... Tutaj idą, można zobaczyć. Też jest. Każda jedna roślinka jest przypiona na sznureczkę. No, nie wiem czy to będzie widać, ale... Wszystko ręcznie robione. Miel mają tutaj. Pięknie to wygląda. Już drogi, ekologiczny. O. Skręciliśmy do Lidla, do jakiejś wioski jedziemy, ale zobaczcie, jakie tutaj są widoki. Niestety telefon, nagranie absolutnie tego nie oddaje. Mega. Lusterko, żeby mi nie spadło, tak. Bo się ciepło zrobiło i tamto mi spadło. Leży na autostradzie w Słowenii lustereczko, mamy jedno. Yeah. Niestety, straty jakieś muszą być, mamy jedno lusterko. Trzeba było łapać jak leciało. Bez lusterka. To my se podróżujemy, co? Se podróżujemy. Poczekaj, co na chwilę coś znowu odleci. Weź na tak nie kracz. Weź drugi lusterko to będziemy mieli zero. Bez lusterka będziemy jechać. Przynajmniej jedno mamy. To co trzeba. No. Teraz pasa nie będę zmieniał, bo nie będę wiedział jak wrócić. No to fajnie. Trzeba będzie lustereczka dobić. Tamte chociaż. Tak sobie jedziemy, jedziemy. Ja tak widzę, tak czarne. Myślę, co to mogło być? Ja najpierw się nie skumałem, co to jest, a później patrzę. Ja patrzę, lusterka brakuje. No i wiesz, że mi się śniło to, nie? Śniło mi się to, że sobie tutaj wierciłem dziurki i wydawałem lineczkę taką i zaciskałem tym aluminiowym zaciskiem, nie? Że w razie mi spadną, a śniło, to dzisiaj mi się śniło te lusterka, nie? I patrz, kuźwa, nie mam lusterka, nie? Ale śniło mi się to, że ja to robiłem, tą lineczkę, że jak ktoś mi to ukradnie, to wtedy, wiesz, mi z lusterkiem wyrwie, nie?
I śniło mi się, że ktoś mi urywa to lusterko, nie? Że nie mógł zawrać tych lusterek, to wyrwał mi całe lusterko, nie? A ja sam zgubiłem lusterko. Nie? No, tak mi się przypomniało. Propos... Niech ci przyśnią się może te. A propos lusterka mi się przypomniało. Mama? Liczby mama? Na lotto. Mama? Szóstka jakaś. Może też ktoś też zgubił, może to wziął. No będzie miał, ekstra. Myślisz, albo... że takie potłuczone by się komuś przydało? Pewnie potłuczone. A może nie jest, albo ktoś był miły i może śledzi nas i odtarł te lusterka. My ja sami przyczepą rozjechaliśmy. No właśnie. No, kapcia jeszcze nie zapali przyczepy. No ty tylko już nie kracz. No już nie kracz, jeszcze tylko 167 km. A to właśnie, może zrobimy taki mały... Granica chyba już jest, nie? Chyba nie, jeszcze nie. Zostało nam 167 km i ma 2 godziny 15, bo jest niby korek. Byś musiał zatankować. Jest 15.42. 1422 km i 31 stopni! No, 32 było w tym. Tak, i taki korek. To z tego wrażenia, od tej temperatury, tak lusterko spadło. Co? Plasticzek się roztopił. Nie, albo ci się śniło, mówi się na 100% gdzieś spadnie i spadło! No i to takie fajne amerykańskie były. O. Pa, pa.